I co, żeby teraz przechodzić przez takie przeszkody? Trzeba uważać. Tu jest raz, że błoto. Teraz się trzeba schylić pod tym drzewem. I tak. I jakoś damy radę. I Anna tam idzie. Biedna. Pomóc ci? A rzucać? Nie? Dobrze, dawać radę. Zdolna dziewczyna. Dzielaj prosto, tak jak w GPS-ie. Idziemy pod kolejnym zwalonym drzewem, ale tym razem już jest łatwiej. Dzień dobry wszystkim. Witam was w dniu dzisiejszym na kanale rodzinnym Mora Family Vlog. Jakżeż rodzinnie. Tu jest karuzela. Jeszcze zmarznięta. Jest minusowa temperatura. Minus 5 albo minus 6 stopni. Po Peszti Lordeni na przedmieściach Bukaresztu. Zaczynam tego dzisiejszego vloga i właśnie mam wiele tematów takich do dyskusji, o których chciałem powiedzieć. Są one gdzieś tam chronologicznie ułożone w mojej głowie, ale dzisiaj jest ten czas i ten dzień, żebym poopowiadał wam trochę o mnie i o Anie. Nie wszyscy też, którzy oglądali mój kanał, jakim jest Rafał Mora Vlog, to akurat są na przykład na tym kanale i mogą mnie wiedzieć, jak myśmy się poznali, coś więcej o naszej relacji i tak dalej. Także w tym filmie chciałem o tym opowiedzieć. No i co, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Także serdecznie was zapraszam. Zobaczcie, jaki zmrożony krajobraz. Tak to wygląda z tyłu. Tutaj są zaparkowane samochody, jakieś ciężarówki. No, dobra, może przejdę kawałeczek, żeby wam pokazać to wesołe miasteczko. A co? Niech będzie też tak trochę. Taki akcent na początku tego dzisiejszego filmu. Muszę przejść najpierw koło toalet, które tutaj się znajdują po lewej stronie. No i co? I tutaj nie będę tam daleko wchodził. Na razie jest wszystko pozamykane, bo jest wczesna godzina. Jest przed 8 rano, jak wyszedłem nagrywać. Tutaj mamy takie samochodziki. Tutaj nie wiem, co to za ekspozycja jest. Ta karuzela, którą widzieliście w tle. No i tam następne karuzele. I tam dalej jest taki wyszyn, gdzie można kupić micz. I tam też coś, jakieś jedzenie po tamtej stronie. Także tak to się przedstawia. Ja już dawno temu właśnie nagrywałem taki film, właściwie chyba może dwa albo trzy filmy, tylko że one, wiadomo, każdy odcinek różnił się od tego, gdzie tam opowiadałem różne fakty. Pewne rzeczy oczywiście powieliły się i powtarzałem, ale właśnie na tym kanale to jeszcze nie miało miejsca. Słychać taki, taki lód, bo tutaj jest przymarznięte na tym polu. To jest psie pole, tak się nazywa to miejsce. Ja je tak nazwałem. Tak, i zacznę od tego może, jak ja poznałem Anę, bo nie wszyscy też mogą wiedzieć. Moi stali widzowie, okej, wy to wiecie, ale jest tutaj wiele was nowych przybywających na ten kanał, to ja chciałem powiedzieć właśnie, że ja bardzo byłem zainspirowany tym, jak Rumunia wygląda, jaki to jest w ogóle kraj. Nigdy nie miałem okazji być tutaj, to było 5 lat temu ponad, tak? I stwierdziłem, a to sobie pooglądam zdjęcia na Instagramie. No i tak zacząłem sobie przeglądać, tylko że wpisałem je z hashtagiem Bukareszt. No i tam jedno z pierwszych zdjęć to mi się pojawiła właściwie Anna. Zobaczyłem jej zdjęcie i tak sobie pomyślałem, ale fajna dziewczyna, jaka ładna w ogóle i ten. No bo oczywiście polubiłem to zdjęcie. Pomyślałem sobie, a dobra, napiszę do niej ten. Napisałem, cześć, pozdrawiam z Polski. Zbyt twórczy nie byłem wtedy. Ona, widziałem, że zauważyła tę wiadomość, ale nic nie odpisała. I nie wiem, moje życie się toczyło gdzieś w Krakowie, tak jak się toczyło. Minęło kilka tygodni i ja później tak sobie myślę, a dobra, no, zobaczę, jak mi odpiszę teraz, no to, to odpiszę. Jak nie odpiszę, no to nie będę jej przecież zawracał głowy, tak? No ale napisałem jakąś tam wiadomość, coś już więcej.
niż te pozdrawiam z Polski. Oczywiście po angielsku wtedy ta wiadomość była. I okazało się, że Anna odpisała. No i zaczęła się wywiązywać konwersacja. Potem wysłaliśmy sobie zaproszenia na Facebooka i przez tego Messengera żeśmy pisali. I ja myślałem, że zadzwonimy do siebie po jakimś czasie, bo też nie tak od razu, i chciałem do Anny zadzwonić, ale ona się wstydziła, ponieważ nie wiedziała, czy jej angielski jest na tyle wystarczający, żeby ze mną rozmawiać. Nie praktykowała tego angielskiego tak na co dzień, tak? Ja zresztą też. I stąd też w ogóle ja zacząłem bardzo podnosić swoje umiejętności w tym języku, ponieważ no byłem zmuszony do tego, żeby w jakiś sposób się komunikować z Aną. Po rumuńsku, no wiadomo, że nigdy nie miałem do czynienia z tym językiem. Anna wiadomo, że nie miała do czynienia z językiem polskim. Pozostawał tylko ten język angielski. No i tak sobie radziliśmy, że okej, ja też na początku może nie wszystkie jakieś słowa widziałem, no to gdzieś tam tłumaczyłem sobie z tym Google Translatorem, ale później nauczyłem się nowych słówek, zacząłem sobie przypominać ten angielski, bo ja uczyłem się całe życie angielskiego w szkole. No i ten, i zaczęliśmy, tak rozmawialiśmy przez długi czas i, znaczy długi czas, no tak, no, przez parę miesięcy, zanim się spotkaliśmy. I w ogóle padł taki pomysł, to już padł ten pomysł pod koniec marca, ja tak mówię do niej, znaczy napisałem, bo Anna nie chciała rozmawiać tak, żeby prowadzić rozmowę przez telefon, tak? W sensie mówiąc do siebie nawzajem. No to napisałem jej, że ja bym przyjechał do tej Rumunii, że się spotkamy. Wiecie co, nie wiem, przejdę tędy może. I tak. No i stwierdziłem, że kupię bilet na samolot i że przyjadę na ten weekend majowy taki, co był. I wtedy przyleciałem tutaj do Bukaresztu. Anna przywitała mnie na lotnisku, ale powiem wam, że szczerze mówiąc, to w ogóle takie pierwsze wrażenie moje było okej, no, cieszyłem się, wiecie, takie, no, taka fascynacja, tak, no bo jakieś uczucie już między nami było, mimo że właściwie nie widzieliśmy się na żywo, tak? I jak ją zobaczyłem pierwszy raz, to tak się dziwnie poczułem, bo ona sobie zrobiła makijaż. Ona myślała, że jak ten makijaż zrobi, to że ona będzie taka piękna i w ogóle i ten. Jak ja ją zobaczyłem w tym makijażu, to ja nie wiedziałem, czy to jest ona. Bo tak przesadziła z tym make-upem. Ale dobra, no później to, znaczy nie powiedziałem jej tego od razu, znaczy powiedziałem tylko tak, że no nie byłem pewien, że to ty. Czy coś takiego w tym rodzaju, tak? No i wtedy przyjechaliśmy autobusem z lotniska tam na tą dzielnicę Ferentari do Trompetelui, gdzie mieszkaliśmy. Ona już tam mieszkała wcześniej. No i tak wyszło, że tam spędziliśmy w Bukareszcie 3 dni, a później pojechaliśmy razem zrobić sobie taką wycieczkę. Byliśmy najpierw, zaraz, żebym nie pomylił kolejności, tak, najpierw w górach, pojechaliśmy do Braszowa, a później z Braszowa na tam dwa albo trzy dni, tak, było to podzielone, tak, żeby przez cały tydzień, tak, no to pojechaliśmy nad morze do Konstanca. Także powiem wam, że no to były takie naprawdę niezapomniane chwile. Niezapomniane, zawsze będę to wszystko pamiętał i bardzo mile spędziliśmy czas. Było naprawdę później ciężko się pożegnać i wracać do Krakowa, wracać do tej szarej rzeczywistości, wracać do tego życia, jakie się tam miało. I ja nie już powiedziałem, nie martw się, ja do ciebie przylecę za miesiąc. Ja przylecę do Polski, przylecę do Krakowa i ja już sobie tam za parę dni kupię bilet, pokażę ci ten bilet, wyślę ci, żebyś widziała, że ja go mam naprawdę i że cię nie kłamię i że przyjadę tutaj do ciebie. Poczekajcie, przejdę na drugą stronę. Dzień dobry, jesteśmy w szpitalu właśnie. Chciałem wam pokazać naszego syna. Tutaj jest za mną Anna, która leży razem z nim. Już obrócę kamerę, żebyście mogli zobaczyć. Proszę bardzo, tu jest Anna. A tu już jest nasz synek, który... Uwaga, jak ma na imię? Już będę mówił. Anna, pokaż go do kamery. Pokaż buźkę jego.
Jak ma na imię nasz syn? Karim Andrzej. Karim Andrzej, tak. Pierwsze imię jest Karim, drugie jest Andrzej. Imię Andrzej jest po dziadku Anny, który umarł jakiś czas temu. No, tak nazwaliśmy naszego syna. Ma na imię Karim. Karim Andrzej Mora. Musiałem przejść kawałek dalej, bo tam była bardzo taka ruchliwa ulica i przeszkadzały mi samochody. No, także ja wtedy kupiłem zaraz po przyjeździe następny bilet. Wiedziałem, że przylecę pod koniec czerwca, także no nie widzieliśmy się tak ponad miesiąc, półtora miesiąca. Przyleciałem do Anny do Bukaresztu na weekend. Później zaplanowaliśmy wspólne wakacje i wakacje miały być w Grecji, także ja przyleciałem do Bukaresztu, byliśmy jedną noc tutaj i później polecieliśmy do Aten, a z Aten pojechaliśmy do Pireus, tam w takim portowym miasteczku, może mało turystyczne, ale to były jedne z fajniejszych w ogóle wakacji, jakie spędziłem. No i później co było? Później w sierpniu jeszcze chyba przyleciałem do Anny, tak, w sierpniu. Ja cały czas tylko latałem tymi samolotami, ponieważ w Krakowie no, moje życie wyglądało trochę tak skomplikowanie. Nie wiem, pewne rzeczy się nie nadają na YouTube, albo nie jestem w ogóle gotowy na to, żeby o tym opowiadać. I powiem wam, że ciężko było finansowo. Karta kredytowa zawsze... Na kredyt brałem te bilety, później musiałem to spłacać. Jeździłem na tym Uberze, żeby sobie dorabiać, bo wtedy pracowałem w drukarni, na magazynie, ale to były niskie tam zarobki. Musiałem sobie dorabiać na tym Uberze, także ja cały czas byłem w pracy i cały czas tylko pracowałem, żeby mieć pieniądze na to wszystko, te wszystkie opłaty i na to, żeby tutaj do Anny przylatywać. I tak, no i żeby odkładać też na te wakacje jeszcze wcześniej, zanim pojechaliśmy do tej Grecji. Poza tym, no to przyleciałem tutaj właśnie w sierpniu. Wtedy miałem okazję zobaczyć jej tatę pierwszy raz. On przyjechał tam do nas na mieszkanie, do Trompety Louis. Także spotkałem go. Tak, no, pierwsze takie wrażenia, tak wiadomo, taki byłem, jak się to mówi, speszony, jak go zobaczyłem. Ale pomyślałem sobie, że miły człowiek i ten... Okej, teraz, jakie już są tam relacje z jej rodziną i tak dalej, no to są jakie są. To też wszystko się nadaje w ogóle na wielo, może nie godzinne, ale wielominutowe dyskusje we vlogach. I wtedy jeden dzień spędziliśmy z nim, a później no to razem jakoś właśnie tutaj w Bukareszcie. Ja powiedziałem do Anny, no ale przyleciałabyś chociaż ty raz do tej Polski, tak? Ja już tu byłem kilka razy. Przyleć, proszę cię, ci też pokażę, jak jest u mnie. No i rzeczywiście, Anna przyleciała we wrześniu i we wrześniu w Krakowie spotkaliśmy się. Znaczy, najpierw pojechałem po nią w ogóle na lotnisko do Warszawy, ponieważ tam miała właśnie lot. Stwierdziłem, że pojadę samochodem, odbiorę ją z lotniska. A tam były jeszcze przygody po drodze, bo brałem ludzi i tak dalej. Z aplikacji BlaBlaCara. Znaczy przygoda to była właściwie jak wracałem, bo tam nie chcieli mi zapłacić Ukraińcy. Znaczy zapłacili, ale nie tyle, ile trzeba było. Ale to jest inna sprawa. Gdzieś to opowiadałem też w jakichś vlogach. Jeszcze wam chciałem pokazać nożyczki. Tymi nożyczkami przecinałem pępowinę, jak się urodził Karim. Podejdę troszkę do kamery, żeby wam pokazać. Są tutaj jego imiona napisane, Karim Andrzej i data urodzenia 10 kwietnia 2023. Także mamy po prostu na pamiątkę takie nożyczki. Tatuś przecinał pępowinę. Cieszę się bardzo, niezmiernie. Anna robi jeszcze zdjęcie tych nożyczek na pamiątkę. I tak je będziemy mieli, ale gdzieś tam może udostępni po prostu to zdjęcie. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Anna zobaczyła w końcu Kraków. Pojechaliśmy w góry polskie, tak? Byliśmy właśnie w Bukowinie Tatrzańskiej, tak? Po drodze zobaczyliśmy też zamek w Niedzicy, tak? Ten pojeździliśmy sobie tam w okolicach właśnie. Byliśmy na termach w Bukowinie. Także naprawdę bardzo miło czas spędziliśmy. I
Odwiozłem później Janę oczywiście na lotnisko, wróciła do Bukaresztu. Szybciej była w domu niż ja wracając z tej Warszawy, tak nawiasem mówiąc. Ale ten, była następna okazja do tego, żeby się spotkać i już wtedy no, zaczęliśmy rozmawiać ze sobą tak no, na poważnie, no, co my robimy, bo to jest taki związek na odległość i to wszystko tak funkcjonuje, no, że my się nie widzimy, tak? I zaplanowaliśmy, że spotkamy się w połowie drogi tym razem i że będzie to Budapeszt. Tak, no i w tym Budapeszcie byliśmy na taki weekend kilkudniowy. Ja tam pojechałem akurat autobusem. Flixbus jechał z Krakowa. Anna przyleciała samolotem z Bukaresztu. No i tam mieliśmy bardzo miły czas. W ogóle to ja już planowałem wtedy tak, myślę sobie tak, a dobra, nie, ja się muszę oświadczyć, my musimy być razem, ale my się pobierzemy za jakiś czas. Ja już tak zacząłem myśleć takimi kategoriami i tak stwierdziłem. No i kupiłem pierścionek zaręczynowy i poszliśmy z Aną na spacer wieczorem w Budapeszcie. To była bardzo ładna pogoda, jeszcze ciepło, ponieważ to był październik i poszliśmy na Góle Gerelta. Tam jest takie ładne wzgórze. Ja sobie zaplanowałem, że właśnie tam ją poproszę o rękę, że tam się jej oświadczy i ten. Ona zobaczyła, że ja coś wyciągam z kieszeni, tak? No i dałem jej ten pierścionek. Wiadomo, jak się to odbywa, nie będę wam tutaj mówił, bo się sam wstydzę przed sobą. Wybrałem taki moment, żeby nikogo nie było. Ja nie chciałem, żeby ktoś był świadkiem, żeby tam ludzie coś mi brawa bili, czy coś takiego. Chciałem, żeby to była chwila dla nas, a nie chwila dla innych. Tak, no i poprosiłem ją. Ona powiedziała oczywiście tak, była bardzo zaskoczona. No i my już wtedy, w tym momencie, jak byłem w tym Budapeszcie, to już wiedzieliśmy, że ja się przeprowadzę do Rumunii i że planujemy ten fakt od właśnie listopada. Ona zapytała się tam w tym domu, w którym wynajmowała mieszkanie, czy nie będzie problemu, jak ja się wprowadzę. Ten Marian, który był właścicielem, powiedział, że mogę się wprowadzać, że jemu to nie przeszkadza. Jedynie co, no to wiadomo, że będziemy się inaczej za rachunki rozliczać, ale że koszt czynszu będzie taki sam i ten. Także zapadła właśnie taka decyzja, no ja spakowałem wszystkie swoje rzeczy do starej czerwonej Skody, do Dragona. Siedzenia były rozłożone z tyłu, ponieważ miałem tyle rzeczy różnych. Samochód wypakowany po sam dach, no i przyjechałem do Rumunii samochodem. Wtedy w ogóle też pierwsza taka podróż tym autem, jak już dojeżdżałem do Bukaresztu, byłem tak zmęczony. Ja nie byłem przyzwyczajony do takich długich tras. Do tej trasy też konkretnej, bo jak ja już jeżdżę ileś razy, kilkanaście razy zrobiłem tą trasę teraz, to inaczej też mi się podróżuje i o wiele łatwiej. I jakiś plan podróży zawsze mogę mieć, a wtedy po prostu przyjechałem i tyle, taki wykończony, nic nie widziałem na oczy, już tak jechałem te ostatnie 100 km tą autostradą do Bukaresztu i tylko takie światła widziałem i nie wiedziałem, czy się zatrzymać, czy nie zatrzymać, ale chciałem już dojechać. Dojechałem resztkami sił. No i tak się zaczęło, tak? Najpierw szukanie pracy. Pracę znalazłem bardzo szybko, bo się udało po 3 dniach. Anna właściwie mi pomogła, bo ktoś się ogłaszał na Facebooku z tą pracą. W tej takiej firmie, gdzie pracowałem z grami komputerowymi jako konsultant na infolinii. Tak, no i co? I zaczęło się moje życie tutaj, tak? Myślę, że to jest taka historia, tak, ja wiem, że trochę trwa to, jak ja to opowiadam i minęło tutaj wiele minut, ale nie da się tego też tak powiedzieć, nie wiem, w minutę, no przyjechałem do Rumunii, jest fajnie, tak? No, po prostu, no, wymaga to jakiegoś opisu, tak? Żeby ktoś też miał wyobrażenie, jak pewne rzeczy wyglądają. No i tak to właśnie jest, także ogólnie teraz chciałem przejść gdzieś do tematu, jak my tutaj ze sobą żyjemy. Okej, okay. Wchodzimy teraz do domu, także zaraz
Będę zobaczył się z moimi małymi piszkuntami, Zaną i z Karimem. No i mamy w planie dzisiaj zjeść coś wyjątkowo dobrego, czego nie jedliśmy od dawna. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Rafałek wsiada teraz do windy. No i jadę na górę, na pierwsze piętro. Także zaraz będę się z nimi widział. Jestem w domu, idę zaraz do nich do pokoju. Oczywiście słychać pralkę, która zawsze idzie, jak robię vloga, bo pralka wtedy musi iść. No i tak to jest. Jest, są tutaj, już zobaczycie, są moje miłości dwie. Anna, która jest i go usypia, i Karim, i bujający się z nóżka. Pokaż się tutaj, jaki jesteś dziś. Tradycja się nazywa falling asleep. Tak się robi? Normalnie, tak? Żeby tak bujać na nóżkach? Duszejki będą dobre? Proszę, co to za dźwięki wydajesz, tak? Not like this with my sister. No jak była twoja siostra mała, to też tak ją usypiałeś? No widzisz. Także taki mój mały dzić. Jak jest po tych 5 latach, tak? Ja myślę, że nas bardzo dużo łączy wspólnych rzeczy, tak jak już powiedziałem w jednym z tam z ostatnich vlogów na tym kanale, że przede wszystkim mamy wspólne zainteresowania za nam, że lubimy te podróże, że jesteśmy otwarci na nowe smaki, nie to co jej rodzina, która jest po prostu bardzo zamknięta, tak? I że my jak już podróżujemy, to lubimy też coś zjeść dobrego, tak? A jak nie podróżujemy i nie mamy takiej okazji, bo teraz się urodził mały dzić, no to idziemy gdzieś, jak jest czas, po prostu razem do restauracji i też sobie coś zjeść, także to są gdzieś jakieś takie wspólne zainteresowania. Poza tym uzupełniamy się nawzajem, tak? Ja z moją upartością, a Anna z jej dyplomacją, bo Anna jest bardzo dyplomatyczna. Okej, ona już to trochę też zmieniła, bo kiedyś była taka, że próbowała wszystkich, jak to się mówi, zadowolić w tym sensie, że a powie to jak ktoś by chciał, zrobi to jakby ktoś chciał i tak dalej, zwłaszcza w jej rodzinie, tak? To jak wyglądało to jakby nie miała swojego zdania, a teraz ona to bardzo zmieniła i zaczęli się liczyć z jej zdaniem, bo na początku to wszyscy mówili, myśleli, że z nią jest coś nie tak, że ona się odezwała nagle, że ona ma jakieś swoje zdanie, jak to jest możliwe. Z nią musi być coś nie tak, ona powinna iść się leczyć albo coś, nie? Tak jej powiedziała siostra nawet kiedyś. W ogóle wszyscy byli nieprzyzwyczajeni, bo ona była zawsze tą, która słuchała, która była taka ulegliwa, która... No dobrze, tak powiedzieli, no to tak będzie, nie chciała się kłócić i ten nie znaczy to, że teraz się kłóci z kimkolwiek z rodziny, ale po prostu ma teraz swoje zdanie, tak? Gdzieś ja się trochę też do tego przyczyniłem, nie wiem, jak to jest też odbierane i traktowane, tak? Bo może wszystkim pasowało to, jaka była wcześniej i może mogą mieć do tego... do mnie pretensje. Nie wiem, nikt mi tego nie powiedział, więc nie wiem, jaka jest też prawda. Ale ja się cieszę, że Anna się pod tym względem zmieniła. Ale tak czy inaczej jest bardziej taka dyplomatyczna, bo wiecie, ja jestem nerwowy. Mnie to weźmie ktoś, wrzuci zapałkę i ja zacznę płonąć po prostu jak dynamit. Także my się różnimy, tak? No i mnie tej dyplomacji brakuje na przykład, bo ja jestem taki, że ja już dosadnie powiem to, co myślę. I ja już nie mam z tym problemu, do kogo miałbym to powiedzieć. Ja zawsze powtarzałem, że każdy jest człowiekiem, że my, ludzie, robimy wszystkie te same rzeczy. Korzystamy z toalety, różne rzeczy, bo niektórym się wydaje, że jak ktoś jest, nie wiem, prezydentem, papieżem, to nie wiem, to że to jest ktoś lepszy, że oni może żyją tak, że nie wiem, że nie potrzebują robić tych rzeczy, które robią zwykli ludzie, tak? Takie jest wyobrażenie wielu ludzi, tak mi się wydaje, jestem wręcz tego pewien, tak? Ale to są tacy sami ludzie, oni muszą tak samo iść do toalety, muszą tak samo sobie beknąć, tak samo sobie pierdną i są po prostu takimi samymi ludźmi, tak? Wiem, że takie słowa na rodzinnym kanale, ale to są słowa prawdy.
ja traktuję wszystkich jednakową miarą, tak? I nie ma znaczenia, czy to jest szef pracy, czy ktoś. Oczywiście staram się z każdym, jak już rozmawiam, tak, to żeby to była kultura wypowiedzi, jeżeli tylko sytuacja na to pozwala, bo czasami zapłonę, tak? No, ale generalnie ja jestem właśnie taki, jak mówię i jakiego mnie też zobaczyliście na tym drugim kanale, bo tutaj się toczą inne rzeczy, tu jest bardziej tak rodzinnie i tak sielsko, bym powiedział. No i usiedliśmy sobie wreszcie na plaży, zobaczcie, tutaj wszystko się dzieje, będziemy sobie piknikować, jest pizza. Jaką zamówiliśmy tą pizzę? Jaka to była nazwa? Bo ja nie pamiętam. Rustika. To jest, już wam pokażę, jak wygląda. Ta pizza to jest rustika. Ona jest z jakimś salami, z chorizo, z papryką, cebulką, a twoja jest jaka? Quattro stagioni. Cztery pory roku, tak? Cztery pory roku. Dobrze, no to smacznego ci życzę, dobra? Dobra, jemy, bo póki jest jeszcze ciepła. Kolejną taką rzeczą, którą bardzo doceniam w Anie i po prostu bardzo no, lubię, tak, to jest to, że zawsze mogę na nią liczyć i to jest też właśnie polega na tym, że jak mówiłem w jakichś filmach swojego rodzaju motywujących, że czasami zdarzają się ludzie, którzy was demotywują w jakichś działaniach w waszym życiu, to ona właśnie jest tą osobą, która mnie motywuje, która mi nie powie tak, żeby mnie zniechęcić do jakiegoś działania, gdzie jak na przykład chciałem tam zmienić pracę i tak. Ja mam porównanie z tym, jak mieszkałem też w Polsce, jak z kimś innym byłem, jaki ktoś był dla mnie demotywujący do tego, żeby cokolwiek zrobić w życiu, a później ta osoba miała jakieś wymagania ode mnie. A Anna jest po prostu innego rodzaju człowiekiem. Zawsze wspierała mnie gdzieś w jakichś decyzjach i mówiła mi tak, no nie bój się, no nie ma się czego bać, tak? No to jak zmienisz pracę, to zmienisz, no ważne, żebyśmy mieli tylko gdzieś tą płynność finansową i ten, tak samo jak gdzieś otwierałem tego YouTube'a, jeden, drugi kanał, tak, to zawsze mogłem liczyć na jej, jak to się mówi, wyrozumiałość. I nie demotywowała mnie, tak, bo kto inny mógłby powiedzieć, a po co ci to, będziesz sobie głupka robił przed kamerą w internetach. Wiecie, jaki jest ten? Wiele ludzi tak, jestem pewien, że tak miało i nie zdobyło się na to, żeby, nie wiem, nagrywać takie filmy, tak. Także w różnych sytuacjach, to są gdzieś tam jakieś takie pierwsze, lepsze z brzegu, o których tutaj teraz mówię. Ale były też jakieś inne, o których na przykład nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo się to nie nadaje na YouTube'a, ale naprawdę wtedy wyszło w różnych sytuacjach, że na Anę mogłem liczyć i że ona zawsze gdzieś była taka pozytywnie nastawiona do tego, co ja robię. Oczywiście do takich dobrych rzeczy, które miały na celu nasze wspólne dobro, dobro naszej rodziny. Bardzo się cieszę, że razem mieliśmy takie zdrowe myślenie i wspólnie podjęliśmy decyzję o tym, gdzie Karim się miał urodzić, tak? Bo tak jak zrobiłem ten vlog, który już widzę, pojawił się wczoraj i bardzo dobrze się wyświetlił, rekord na razie oglądalności ze wszystkich vlogów, tak? I tam opowiadałem właśnie, że ten szpital, który wybraliśmy, jakie tam były przyczyny, że chcieliśmy, żeby był wolny od pewnych tych procedur medycznych, tak? I właściwie to ja powiem tak, jeszcze zanim Karim się urodził, to Anna powiedziała tak, no ja nie wiem, jak to będzie kiedyś, jak będziemy mieć dziecko, ty jesteś taki anty przeciwko tym właśnie procedurom. Ja mówię tak, postudiuj trochę, zainteresuj się, ja ci opowiem różne rzeczy, które ja wiem i to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem, tylko ten. No i zaczęła mnie słuchać Anna w tych różnych kwestiach takich zdrowia. Później sama gdzieś to zweryfikowała, że w Rumunii też się o tym mówi jednak, tylko że nikt nie powie o tym, jedząc sarmale przy stole, czy też
no wiadomo, tak, w tym gronie, w którym ona przebywa, bo no powiem tak, że tutaj tych znajomych, co mamy, czy rodziny i tak dalej, to oni są ludźmi tego pokroju, którzy generalnie czerpią wiedzę wszystko z telewizji, tak? Jak pani redaktor powie, pan redaktor powie, tak w jakiejś telewizji rumuńskiej, no to tak musi być. Pan doktor powie tak, pan policjant powie tak, no to oni są tacy ulegli, nie mają swojego zdania żadnego, tak? Nie są dociekliwi, żeby szukać, żeby coś po prostu się dowiedzieć więcej. No a ona zaczęła różne rzeczy dowiadywać się, dowiedziała się faktycznie, jak to jest z rodzicami, jakie są skutki po takich różnych procedurach z dziećmi. No i zaczęła się tym przejmować i faktycznie, dmuchając na zimne, bo różnie mogłoby być, tak, no to wybraliśmy taki, a nie inny szpital. Widzę, że po prostu mamy dużo wspólnego razem. Bardzo dużo nas łączy właśnie takich rzeczy. Okej, okay, tak jak powiedziałem, mamy też jakieś przeciwieństwa, bo przeciwieństwa się przyciąga, jak się to się mówi? Za dużo mamy tego w języku polskim. Przeciwieństwa się przyciągają. Przyciągają się. I my się właśnie przyciągamy, ale mamy wiele właśnie tych wspólnych rzeczy, które decydują o tym, no, że jesteśmy w stanie się dobrze zrozumieć. Wydaje się być troszkę niespokojny, ale jak będziemy spacerować, to się uspokoi, bo będzie w takim transie, jak się będzie jechało i prowadziło wózeczek. Ona ma bezalkoholowe picie, taki cooler, no, żeby miała trochę też przyjemności i rozrywki. A ja mam kozła, którego sobie popijam. Dzień dobry, TVN. I podejmować ważne decyzje, ważne decyzje. I w tych ważnych decyzjach jesteśmy zawsze razem i wtedy po prostu to dobrze działa na nas, jako na rodzinę, tak? Że nie ma jakichś kłótni o to, że nie musimy, nie wiem, bo wiecie jak jest. Ja w ogóle to kiedyś powinienem zrobić też taki film o kłótniach. To jest dobry pomysł. Ja już zapowiadam ten film o kłótniach rodzinnych. O kurczę, to jest normalnie genialny pomysł na film. No bo to można naprawdę tutaj różne rzeczy opowiadać takie. Nie wiem, czy na przykładzie swoim jakimś, czy ten, coś pomyślę, ale to jest dobry temat. No i my generalnie za nam się nie kłócimy, tak? Zdarzały się jakieś czasami wymiany zdań, bo to jest normalne, będąc 5 lat ze sobą, tak? Ale nie było czegoś takiego, że myśmy się nie odzywali ze sobą przez kilka dni, bo bywałem w takich relacjach, tak? W jednej, może nawet konkretnej, że kilka dni się w ogóle nie odzywaliśmy ze sobą, nie za mną, z kimś w Polsce, tak, a my nawet jak tam doszło do jakiejś takiej wymiany zdań i pogniewaliśmy się w jakiejś kwestii na siebie, to z założenia już jedno i drugie miało tak w głowie, że no nie, no trzeba się pogodzić, trzeba sobie powiedzieć jakieś słowo przepraszam, i nie możemy iść spać tak, że jedno będzie się na drugiego gniewało, tak? Że nie można tego tak zostawić. Także to jest naprawdę coś wspaniałego, bo nie wszędzie tak jest i ja nigdy tak nie miałem w życiu, żeby po prostu tak to wyglądało. No i wiadomo, nie istnieje też perfekcja, bo nikt z nas nie jest idealny. Ja nie jestem chodzącym ideałem, Anna tak samo, ale uważam, że naprawdę jest tak, jak być powinno, moim zdaniem. No, takie są moje odczucia, takie są tutaj moje właśnie myśli, jak się dzielę z wami w tym dzisiejszym vlogu. I moja Anna, która idzie z Karimem. Ja muszę przyznać, że Anna tak coraz bardziej dochodzi do takiej formy. Po tym, jak urodziła, coraz lepiej wygląda. Już się czuje tak, że może normalnie spacerować, wszystko robić i tak dalej, także no ja jestem bardzo zadowolony, że tak jest. No zdecyduj się, Anna, gdzie idziemy, tam czy tam? Tam idziemy? No to chodźmy w takim razie. Także Anna jest w dobrej kondycji, naprawdę. Także chciałem już podsumować ten dzisiejszy film. Ja użyję takiego stwierdzenia, że Anna jest czymś najlepszym, co mi się mogło w życiu przytrafić. Oczywiście konsekwencją tego jest nasz syn. Relacja, jaką mamy, to
jak po prostu, no, kochamy się, tak, no, można użyć, nawet należy takiego stwierdzenia, aczkolwiek, nie wiem, takie dyskusje o miłości na publicznym vlogu to nie są łatwe, zwłaszcza, że ja nie jestem człowiekiem, który potrafi okazywać swoje uczucia tak na zewnątrz, tak, ja, przed innymi, jak, nie wiem, do Anny potrafię, do Karima, tak, ale tak, żeby okazywać takie uczucia, wiecie co, takie uczucia jakiejś takiej permanentnej miłości na zewnątrz, tutaj przed kamerą, nie wiem, nie umiem tego robić, tak, ale dobrze, zostawmy to na bok. Chciałem właśnie powiedzieć, że to jest najlepsze, że my potrafimy się uzupełniać między sobą, że mamy wspólne pasje, jakieś zainteresowania i że jak już dojdzie do jakiejś dyskusji, to potrafimy szybko się pogodzić i jak są jakieś inne cięższe rzeczy, cięższe sprawy, to zawsze dochodzi do jakichś kompromisów. No bo tak być powinno, tak? Uważam, że to jest właśnie zdrowe i każda relacja tak powinna wyglądać. Ja nie chcę być przykładem też dla kogoś, nie? Robiąc ten dzisiejszy film. Po prostu no, każdy przeżywa to życie tak, jak uważa. Każdy jest nas myślący i każdy robi tak, jak jemu jest dobrze, tak? Ja się dzielę tylko swoimi doświadczeniami. Mieliście okazję też usłyszeć historię, jak się w ogóle poznałem z Anną, jak to było wszystko na początku. Ja to i tak powiedziałem w wielkim skrócie, bo można byłoby tutaj bardzo dużo jeszcze opowiadać tak różnych rzeczy. Może jeszcze jakieś takie filmy powstaną kiedyś. Nie zarzekam się, może być różnie, tak. Także tyle. Kończę. Was zachęcam do tego, żebyście wypisali jakieś komentarze. Ja właśnie jeszcze chciałbym, żeby się pojawiły komentarze, gdzie będziecie opisywali te właśnie jakieś relacje rodzinne, relacje przyjacielskie i może właśnie też o jakichś relacjach w związkach, tak? To byłoby coś ciekawego. I na podstawie takich komentarzy, tylko że na razie mam tego za mało, tak? Zrobiłbym wtedy taki film, powstałby taki odcinek, może bez tego szczekającego pieska. Musi się wygadać. No ale tam już go woła właściciel, no. Także ten, a i może powstaną taki film. No chciałbym taki odcinek zrobić, ale muszę mieć więcej materiału, no bo nie chcę przeczytać tam, nie wiem, dwóch, trzech komentarzy, bo może być za mało i żeby to było ciekawe, żeby coś więcej było, jakiejś historii. Więc piszcie albo pod tym filmem, albo jeszcze raz, po raz któryś tam z kolei udostępniam tutaj adres mailowy, no nie, publiczny, do publicznej wiadomości. Także możecie pisać też na maila, bo będzie wtedy można więcej napisać, tak? Także to zależy od Was. Z mojej strony zachęcam Was wszystkich do subskrypcji tego kanału, żebyście lajkowali, dawali pierdółki w postaci łapek w górę. No i widzimy się w następnych filmach. Ja jeszcze jestem w tym miejscu, gdzie zaczynałem tego dzisiejszego vloga, gdzie są te karuzele, wesołe miasteczko. No i tak to jest. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa. Proszę bardzo, ona idzie z czymś dobrym do picia. Zaraz zobaczymy. Co to jest dobrego? Kawa dla mnie? A to co to jest dla Ciebie? Lemoniada. Proszę bardzo. Także na zdrowie. Z miętą. Brawo. Jak Ty wiesz po polsku wszystko pięknie. Na zdrowie. Na rok. Jeszcze na sam koniec Wam pokażę tutaj z bliska, ponieważ nie zrobiłem tego na początku. Tutaj mamy jakieś menu, gogoszele, a takie pączki rumuńskie, które sprzedają trampoliny. Co prawda jest teraz trochę mroźno i nie wiem, czy jakieś dzieci przyjdą na trampolinę, żeby poskakać, ale może wtedy się zagrzeją. Ciuchcia taka, którą bardzo Karim lubi oglądać, zwłaszcza wieczorem, jak z nim wychodzę na spacer, to mu się podoba i jak jeździ i świeci takimi światełkami. W ogóle całe to jest tak oświetlone i ma taki niepowtarzalny klimat. Wieczorem tam jest taka budka, gdzie sprzedają micz i jakieś mięso z grilla. No i tutaj kolejne karuzele. Tyle z mojej strony. Żegnam się z Wami definitywnie. Pa, pa. Na plażę już tutaj doszliśmy do promenady, którą sobie spacerowaliśmy i mamy, że tak powiem,
kawałeczek do domu, niedaleko przejście. No i tyle w zasadzie, tak? Pamiętajcie, żeby napisać jakiś komentarz, czy wam się ten vlog podobał. Wiem, że on będzie i tak trochę długi, ale kto ma obejrzeć, to obejrzy. Zawsze to gdzieś powtarzam. Oprócz komentarzy, pamiętajcie o pierdółkach typu łapki w górę i o subskrypcji naszego kanału. No i mam nadzieję, że będzie więcej powstawało takich rodzinnych, lifestyle'owych vlogów, jakie mieliście okazję zobaczyć dzisiaj. Tu jeszcze Anna na zakończenie. Tak, dziękujemy. Pokażę wam małego dzidzia, Karim, który się żegna z wami. No i tyle. Miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek będziecie oglądać dzisiejszy film. Pa, pa. I zobaczcie jeszcze, jaką kicię spotkałem na zakończenie. Już sobie tam poszła. Anna mówi, że jest w ciąży? No może jest w ciąży. Kto wie? Pa, pa.